Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś MTV VMA 2023. W tym tygodniu rozdano tegoroczne Video Music Awards, ale o tym trochę później. Na początek inny temat i festiwal w Wenecji 2023. 80. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji dobiegł końca. I wielu Polaków liczyło na to, że film Agnieszki Holland Zielona Granica wyjedzie z Wenecji ze Złotym Lwem. Tak się niestety nie stało. Złotego Lwa otrzymał film Biedne Istoty. Natomiast filmowi Zielona Granica przyznano wyróżnienie jury, czyli nagrodę specjalną. I tak, nagrody w konkursie głównym, tak już wcześniej powiedziałem, Złoty Lew, Biedne Istoty w reżyserii Yorgosa Lanthimosa. Srebrny Lew, czyli wielka nagroda jury, Aku wa Sonzai Shinai, albo angielski tytuł Evil Does Not Exist, w reżyserii Ryusuke Hamaguchiego. Srebrny Lew, najlepsza reżyseria, Matteo Garrone za film Yo Capitano. Puchar Volpi dla najlepszej aktorki Kaylee Spani w filmie Priscilla w reżyserii Sofii Coppoli. Puchar Volpi dla najlepszego aktora Peter Sarsgaard w filmie Memory Michela Franco. Najlepszy scenariusz Pablo Larrain i Guillermo Calderon i film Hrabia. Nagroda specjalna jury Zielona Granica w reżyserii Agnieszki Holland. Nagroda imienia Marcello Mastroianniego dla najlepszego młodego aktora lub aktorki Seido Sar w filmie Leo Capitano Matteo Garrone. Teraz nagrody w konkursie Nowe Horyzonty. Najlepszy film Explanation for Everything Gabora Reisha. Najlepsza reżyseria Mika Gustafsson i film Paradise is Burning. Nagroda specjalna jury An Endless Sunday Alena Peroni. Najlepsza aktorka Margarita Rosa de Francisco i film El Paraiso. Najlepszy aktor Bergel Bort Erdene i film City of Wind. Najlepszy scenariusz Enrico Maria Artale i El Paraiso. Najlepszy film krótkometrażowy A Short Trip w reżyserii Erenika Bekiri. Lew Jutra, czyli nagroda imienia Luigiego Laurentisa dla najlepszego debiutanta Love is a Gun w reżyserii Lee Hong-chi. Horyzonty Extra, czyli nagroda publiczności Felicita w reżyserii Michaeli Ramazzotti. Teraz inny temat i eliminacje do Mistrzostw Europy 2024 i mecz Polska-Albania. Reprezentacja Polski poległa w Tiranie. Rewanżowy mecz z Albanią skończył się porażką 0-2. Polacy po 5 spotkaniach ugrali zaledwie 6 punktów, przez co wrócili na przedostatnie miejsce w grupie. Po anulowanej bramce Jakuba Kibiora nasi zawodnicy przestali grać w piłkę. Albania objęła prowadzenie w 37 minucie. Wtedy gol oddał Yasir Asani. Wynik ustalił w 62 minucie Mirlind Daku. Polacy, tak jak już powiedziałem, zajmują przedostatnie, czyli 4. miejsce w grupie, wyprzedzając jedynie Wyspy Owcze. I do rozegrania polskim zawodnikom pozostały październikowe spotkania z Wyspami Owczymi i Mołdawią oraz listopadowy mecz z Czechami w Warszawie. Zwycięstwo w Tiranie dałoby Polakom prowadzenie i świetną pozycję wyjściową przed finiszem eliminacji. Porażka oznacza, że spadli na 4. miejsce i ważne dla ich losów będzie starcie Albańczyków z Czechami 12 października. Do Albanii Polacy tracą dziś 4 punkty, a do Czech 2. Tyle, że Czesi mają rozegrane o 1 spotkanie mniej. Awans z każdej grupy wywalczą 2 najlepsze zespoły. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że bezpośrednia kwalifikacja jest prawie pewna. Teraz niestety nie jest nikomu do śmiechu. Jeżeli wyniki nie ułożą się po naszej myśli, albo Polacy znów się potkną,
zostaną tylko baraże. I w związku z tak słabym wynikiem po ostatnim meczu ten reprezentacji Polski Fernando Santos nie jest już selekcjonerem. Jego misja trwała raptem 232 dni. Jest to najkrótsza kadencja selekcjonerska od 21 lat. O tym, że Fernando Santos zostanie zwolniony, spekulowano już od rana w środę i wieczorem PZPN poinformował o rozstaniu się z selekcjonerem. Santos opuszcza stanowisko po 8 miesiącach. Portugalczyk prowadził biało-czerwonych łącznie w 6 spotkaniach. Wygrał z Albanią 1-0 i z Wyspami Owczymi 2-0 w eliminacjach Euro 2024 oraz towarzysko z Niemcami 1-0. A w walce o awans do Mistrzostw Europy przegrał z Czechami 1-3, Udawią 2-3 i Albanią 0-2. Teraz temat dzisiejszego odcinka, czyli MTV VMA 2023. W tym tygodniu rozdano statuetki Video Music Awards i wielką triumfatorką tegorocznej gali została Taylor Swift. Gwiazda zdobyła aż 9 statuetek, zostawiając daleko w tyle inne gwiazdy. MTV VMA, czyli MTV Video Music Awards, to nagrody dla teledysków i produkcji muzycznych wręczane przez MTV. Wtorkową imprezę w New Jersey prowadziła Nicki Minaj, a na scenie wystąpili m.in. Shakira, Doja Cat, Olivia Rodrigo, Nicki Minaj, Diddy, Måneskin, Cardi B i Megan Thee Stallion. W tym roku, tak jak już powiedziałem, triumfowała Taylor Swift, która zgarnęła aż 9 statuetek pośród 11 nominacji. Jedną ze statuetek wręczył jej boys band NSYNC, który pojawił się na scenie w starym składzie z Justinem Timberlake'iem. I tak zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: teledysk roku Taylor Swift, Anti-Hero. Artysta roku Taylor Swift. Synkarka roku Taylor Swift, Anti-Hero. Album roku Taylor Swift, Midnights. Najlepszy nowy artysta Ice Spice. Występ roku Tomorrow and Together, Sugar Rush Wright. Najlepszy duet Karol G i Shakira, TQG. Najlepszy utwór pop Taylor Swift, Anti-Hero. Najlepszy utwór hip-hop Nicki Minaj, Super Freaky Girl. Najlepszy utwór R&B SZA i Shirt. Najlepszy utwór alternatywny Lana Del Rey featuring Jean Baptiste, Candy Necklace. Najlepszy utwór rockowy Måneskin, The Loneliest. Najlepszy utwór muzyki latynoskiej Anita, Funk Rave. Najlepszy utwór K-pop Stray Kids, S-Class. Najlepszy utwór Afrobeats Rima i Selena Gomez, Countdown. Teledysk roku z przesłaniem Dove Cameron, Breakfast. Najlepsze show lata Taylor Swift. Najlepsza reżyseria teledysku Taylor Swift, Anti-Hero. Reżyseria Taylor Swift. Najlepsza dyrekcja artystyczna Doja Cat, Attention i Spencer Graves. Najlepszy montaż Olivia Rodrigo, Vampire. Najlepsze zdjęcia Taylor Swift, Anti-Hero i Rina Yang. Najlepsze efekty specjalne Taylor Swift, Anti-Hero. Najlepsza choreografia Blackpink, Pink Venom. Nagroda Video Vanguard, czyli nagroda za życiowe osiągnięcia, Shakira. I jeszcze nagroda dla globalnej ikony, Diddy. W dzisiejszym odcinku to było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.